fragment z Ewangelii świętego Łukasza. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: „Błogosławione łono, które Cię nosiło i piersi, które ssałeś”. Lecz On rzekł: „Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i Go przestrzegają”. Błogosławieństwo, jakie wypowiada kobieta w Ewangelii, jest pełne szczerej miłości, pełne podziwu dla Matki Pana Jezusa. Kobieta mówi, że niezwykle szczęśliwa i błogosławiona musi być matka tego dobrego i świętego mistrza z Nazaretu. Oczywiście odnosi ona to do Maryi. Ona jest pierwszą wśród tych, którzy słuchają, okazują posłuszeństwu Słowu Bożemu. Przecież jej macierzyństwo wobec Jezusa zaczęło się od posłuszeństwa wiary. Święty Łukasz ukazał to w kontraście do małoduszności Zachariasza, ojca Jana Chrzciciela. On się wahał, niedowierzał, choć nie był całkowicie bez wiary. Stał się jednak negatywnym tłem do bezwarunkowej wiary i posłuszeństwa Maryi. Maryja jest tą, która najidealniej z ludzi odpowiada na posłanie, na przesłanie, na zaproszenie anioła Gabriela. Dlatego święta Elżbieta mogła zawołać do niej: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła”. Maryja jest matką, co chowała wiernie wszystkie wspomnienia z Jezusem w swoim sercu. My wszyscy tutaj jesteśmy zaproszeni do udziału w tym błogosławieństwie Maryi. Potrzebujemy, patrząc na Maryję, tego posłuszeństwa Słowu Bożemu, otwierania się na Jezusa, na Słowo Boga, co stało się ciałem. On, Syn Maryi, Syn Boży, wzywa nas do trwania przy Nim. On wyzwala nas od grzechów. On przywraca nam pierwotne piękno. Nadaje na nowo sens naszemu życiu. On wprowadza nas na drogę życia wiecznego. Kiedy modlimy się różańcem, patrzymy na Maryję. Prośmy, by również do nas odnosiły się te słowa Jezusa: „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je”. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezu. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym,